Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zakupiło 21 rowerów podwodnych, by prowadzić na basenie zajęcia aquaspinningu, które spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Aquaspinning to zajęcia na specjalnych rowerach stacjonarnych zanurzonych w wodzie. Jest to forma ćwiczeń dla osób w każdym wieku, starszych, młodzieży i dzieci. Zajęciom prowadzonym przez instruktora towarzyszy dynamiczna muzyka, zwiększająca motywację do wysiłku. Zestaw ćwiczeń dostosowany jest do wieku i potrzeb, poprzez różną szybkość, długość przerw i obciążenie. To skuteczny sposób na wzmocnienie mięśni, które muszą pokonać opór wody, co umożliwia intensywne spalanie kalorii. Ćwiczą nie tylko nogi, ale całe ciało i to w bezpiecznej formie, bez obciążania stawów. Aquaspinning mogą uprawiać nawet osoby mające problemy z układem sercowo-naczyniowym, oddechowym i osteoporozą. Jednak sportowcy pragnący poprawić ogólną wytrzymałość także mogą korzystać z tej formy zajęć ruchowych. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji wzbogaciło swoją ofertę o aquaspinning. Aquaspinning jest to taka zabawa fitness, jazda na rowerkach w wodzie. W tym tygodniu mamy takie zajęcia promocyjne, żeby pokazać naszym klientom, na czym polegają te zajęcia. Zajęcia się cieszą tak dużą popularnością, że z 6 planowanych grup musieliśmy zwiększyć do 10. Zakup rowerków został dokonany ze środków własnych Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, a możliwy był dzięki większym niż zakładane dochodom TCSIR. 21 rowerów kosztowało ponad 110 tysięcy złotych. Oprócz nich na obu basenach, dużym i małym, pojawiły się nowe elektroniczne tablice informacyjne z zegarem i pomiarem temperatury. Ten zakup to koszt blisko 10 tysięcy złotych. Pojawiła się nowa tablica basenowa. Widać na niej temperaturę powietrza oraz wody w basenie. I dla naszych pływaków duży czasomierz, gdzie widać, jak szybko mogą przepłynąć kolejne baseny.